Dzień dobry, serdecznie Państwa witam na kolejnym spotkaniu, na którym zajmiemy się spotkaniem Pana Jezusa z kolejną osobą, a więc głuchoniemego, który spotyka Pana Jezusa Chrystusa. Jest to ważne, żebyśmy analizując Słowo Boże, które mówi o takich spotkaniach, próbowali dla siebie wyciągnąć wskazówkę, jak nasze spotkania z Panem Jezusem powinny się odbywać. Głuchoniemy jest opisany w Ewangelii Marka, rozdział 7, wersety od 31 do 37. Jeden z wersetów, który tutaj przytoczymy. I przywiedli do niego głuchoniemego i prosili go, aby położył na niego rękę. I jak wiemy, Pan Jezus wszystko uczynił dobrze w czasie tego spotkania. Ten głuchy człowiek mógł mówić, lecz jedynie z wielkim trudem, ponieważ nic nie słysząc, był niezdolny, aby mówić prawidłowo. Uszy są bardzo ważnym organem dla rozwoju mowy. Poprzez słuchanie zdrowe dziecko uczy się mówić. To, co jest prawdą odnośnie naturalnych rzeczy, dotyczy także duchowego życia. Jednak z pewną różnicą. Naturalne jest, że jeśli organy prawidłowo funkcjonują, wszystko rozwija się w pewnym sensie samoistnie, samorzutnie. W przeciwieństwie do tego, w obszarze duchowym nic nie dzieje się bez ingerencji Pana Jezusa Chrystusa w naszym życiu przez Ducha Świętego lub osobiście. Pan Jezus Chrystus musi dotknąć zarówno uszu, jak i języka. Ważne jest nie tylko to, co słyszymy duchowo, ale również jak duchowo słyszymy. Jeśli czytamy i słuchamy Słowa Bożego z chętnym i łagodnym nastawieniem, będziemy zdolni mówić to, co Panu Jezusowi Chrystusowi się podoba. Okoliczności, w jakich Pan Jezus Chrystus uzdrowił tego chorego, przykuwają naszą uwagę bardzo ważnymi cechami tego spotkania. Formalizm przywódców ludu izraelskiego bardzo Pana Jezusa Chrystusa przygniatał. Swoimi ludzkimi wykładami fałszującymi Słowo Boże i dodatkowymi przykazaniami wymyślonymi przez tych zwodzicieli wywrócili oni przykazania Boże. Po tym, jak Pan Jezus Chrystus w mocnych słowach osądził ich zachowanie, oddalił się od nich. Jednak ludzie, którzy wierzyli w Jego łaskę i moc, odnaleźli Go i przyprowadzili do Niego głuchoniemego. Jego uzdrowienie stało się bardzo osobistym wydarzeniem pomiędzy Panem Jezusem Chrystusem a tym chorym człowiekiem. Pan Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel, spojrzał w niebo, gdyż tylko tam mógł znaleźć niewyczerpane źródła Bożej łaski. Poprzez westchnienie zjednoczył się z nieszczęściem tego człowieka, tego głuchoniemego człowieka. Następnie Pan Jezus Chrystus otworzył jego uszy i rozwiązał jego język. Historia ta pozwala nam pomyśleć o podobnych sytuacjach z naszego życia. Byliśmy w pewnych sprawach głusi na Boży głos i dlatego niezdolni, aby naszą niedolę przedstawić Bogu w modlitwie. Wtedy Pan Jezus Chrystus z miłością otworzył nam uszy na Jego myśli. Przez to uczynił nas zdolnymi, aby dobrze ocenić naszą sytuację. Jeśli Jego myśli i Jego słowa kierują nami, wtedy nasze modlitwy są zgodne z Jego wolą. A przecież o to chodzi, żeby modlić się zgodnie z wolą Bożą. W
Wtedy też będziemy używać właściwych słów przed tronem łaski, co oznacza, że będziemy mówić w Jego imieniu. Takie modlitwy będą oczywiście wysłuchane. I przykazał im, aby nikomu o tym nie mówili. Tak jest napisane w tym fragmencie Marka 7 rozdział. I przykazał im, aby nikomu o tym nie mówili. Jako doskonały sługa Boży, Pan Jezus Chrystus tak nakazał. Pan Jezus Chrystus nie szukał poklasku u ludzi. Tak samo dzisiaj istnieje ukryta społeczność z Panem Jezusem Chrystusem i osobiste doświadczenia z Nim osobiście, z Panem Jezusem Chrystusem, które nie są widoczne dla innych. Kiedy ludzie usłyszeli o uzdrowieniu, byli pełni podziwu i wypowiedzieli, no można powiedzieć, piękne słowa uznania. Dobrze wszystko uczynił. To jest trafne określenie odnoszące się do życia i działania Pana Jezusa Chrystusa. Jednak te słowa nie mogą usprawiedliwić niewłaściwego zachowania się tych ludzi, którzy rozgłosili ten cud mimo jasnego polecenia ze strony Pana Jezusa Chrystusa, aby tego nie czynili. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Bogiem.